ja byłam wcześniej ze swoją bostonką na szkoleniu z dogoterapii i też była dziewczyna, która miała ze sobą buldoszkę i faktycznie był to piesek bardzo spokojny i zrównoważony. I uważam, że takie psy właśnie w dogoterapii bardzo dobrze się sprawdzają, a zwłaszcza z dziećmi, które są chore i które nie są w bezpośrednim kontakcie.